Cześć, nazywam się Ania Dąbrowska, a większość z Was zna mnie pewnie jako Finawar. Jestem w moim studiu w Irlandii i razem z utalentowanymi artystkami z Polski zapraszamy Was do pierwszego polskiego YouTube Hopa. Na czym polega ta sprawa? Po pierwsze, mamy dla Was projekty. To jest mój projekt, który dla Was przygotowałam. Zobaczycie pełny tutorial, jak można wykonać taką trójwymiarową pracę z użyciem dużej ilości dodatków, mediów, jak również papieru oraz oczywiście płócienek. Dziewczyny przygotowały dla Was takie same tutoriale i żeby wziąć udział w losowaniu nagrody i być może być szczęśliwym zwycięzcą, trzeba nam zostawić komentarz pod naszymi filmikami na dole i zasubskrybować kanały. Na dole znajdziecie listę wszystkich kanałów, które trzeba odwiedzić. Jest to pierwszy raz, kiedy robimy taką akcję, ale mam nadzieję, że nie ostatni i że wszystkim będzie się Wam bardzo podobała. Swój projekt zacznę od przygotowania tła do mojego kolażu. Użyję takiego kawałka płótna naciągniętego na deseczkę. No i do niego dołożę sobie jeszcze jedną warstwę. To będzie taka płytka z MDF-u z firmy Artistico. Wykorzystam również papiery z kolekcji Garden Party Seven Dot Studio. Są przepiękne, mają fantastyczne kolory i dokładnie takie postarzenia i elementy, jakie mi się podobają. Przygotowałam sobie również papier swój z kolekcji tissue papers, czyli takich papierów bibułkowych, który będzie jedną z warstw na moim tle. Zacznę od tego, że przykleję pocięte już wcześniej papiery z kolekcji Garden Party, przynajmniej częściowo, do mojego płótna. Żeby przykleić papier, no, trzeba mieć jakiś rodzaj kleju. Ja najczęściej używam mediów, używam na przykład soft gelu. Soft gel, który zrobiłam dla Primy do kolekcji Art Basics, jest bardzo, bardzo kleistym gel medium. Jest tak mocnym klejem, że naprawdę dużym błędem jest zostawienie narzędzi nieumytych albo do wyschnięcia naturalnego. Pierwszej warstwy ja nie będę jakoś specjalnie postarzać, chciałabym takie fajne tło. Druga warstwa wymaga troszeczkę więcej zachodu, bo chciałabym tutaj na tym elemencie MDF-u położyć mój papier, który jest papierem bibułkowym. Niestety, ponieważ jest bardzo, bardzo przeźroczysty, co jest oczywiście świetne, bo można robić warstwy, musimy najpierw naszą płytkę pomalować na biało. I nie musi to być bardzo białe, wystarczy, jeżeli damy jedną warstwę gesso. Ja używam heavy gesso. Jest naprawdę mocne i gęste, do tego stopnia, że doskonale nadaje się do tworzenia tekstur. Takie było założenie, bo zawsze łatwiej jest coś rozcieńczyć niż coś zagęścić. Gesso wyschło, wracam teraz do soft gelu, który mam tutaj w dużym słoiku. I znowu posmaruję nim płytkę. Tym razem będę tak samo starała się dać tego żelu dosyć dużo. Chodzi mi o to, żeby mogła po prostu przyłożyć mój cieniutki papier i on się momentalnie powinien wszędzie przykleić. Z tego typu papierkami trzeba być ostrożnym, bo niestety bardzo łatwo jest je niechcący porwać. Dlatego ja po prostu staram się przycisnąć i za chwilkę podsuszę i pomaluję od razu drugą warstwą, żeby się tak jakby zalakierował i będzie wtedy łatwo można na nim dalej pracować. Mogłabym teraz od razu oderwać brzegi. Trzeba być tutaj trochę ostrożnym, ale jakby coś się nie udało, zawsze można dokleić brakujący kawałek. Ja teraz jeszcze dla zabezpieczenia położę jedną warstwę soft gelu. To jest absolutnie przeźroczyste medium, po zaschnięciu będzie błyszczące. Tak jak mówiłam, lubię dodawać dużo warstw. No i teraz jedną z warstw, którą będę dodawała, to
taka pasta, którą nazwą icing paste. To jest żelowa pasta z bardzo piękną miką w środku. Wybrałam kolor, który nazywa się white gold, czyli białe złoto. I jest fajnym, neutralnym efektem, który można nałożyć na jedną z waszej pracy. Może być ona użyta z maską, a maski, szczególnie takie bardzo delikatne, lubią media, które są jednocześnie lekko kleiste i dosyć gęste. I tak właśnie została zrobiona ta pasta. Ona jest stworzona specjalnie z myślą o ładnych efektach na projektach z użyciem masek. Więc ja powtórzę ten wzór, ja go nałożę zarówno na moje kółko, jak na jeden z papierów, które będą warstwami poniżej. Wtedy będzie taki element, który przenika przez obydwie warstwy i to będzie się fajnie ze sobą łączyło. Elementy mojego tła są praktycznie suche, więc będę mogła zacząć myśleć o składaniu ich razem. Nie będę przyklejała jeszcze tego kółeczka, to będzie później. Zanim przykleję papier jeden na drugi, chciałabym go jednak troszkę postarzyć. Wezmę trochę nowych wosków i dodam odrobinę koloru na brzegach papieru. Będzie mi to łatwiej zrobić teraz niż po przyklejeniu. Nie musi być tego dużo, chodzi mi o nawiązanie kolorystyczne. Co jest fajne w wosku, to to, że będzie on widoczny nawet pod farbami, ponieważ będzie się tym farbą opierał. Jest tłusty, w związku z tym nie będzie możliwości, żeby farby go w 100% pokryły. Warto to wiedzieć, jeżeli planuje się pracę z różnymi mediami. Woski zazwyczaj są używane jako ostatni element, ponieważ bardzo ciężko jest je pokryć jakąkolwiek farbą. Teraz doklejam jeszcze moje koronki. Grubsze rzeczy łatwiej jest mi przykleić gęstszym żelem. To heavy body. Z równym powodzeniem można by użyć 3D gelu, czyli takiego gęstszego, bardzo fajnego żelu do tworzenia trójwymiarowych efektów i mieszania z różnymi składnikami. Okej, okay. Mamy takie dosyć fajne, mechate brzegi. No i teraz powinnam sobie nałożyć jedną warstwę na drugą. One potem złapią ładnie kolor od farb i innych rzeczy, które tutaj będą się działy. Mogę użyć ten sam żel teraz, żeby przykleić jedną warstwę na drugą. Pierwsza warstwa jest gotowa. Jeśli przymierzymy ją z drugą warstwą, zaczyna nam się tworzyć przyjemne trójwymiarowe tło. Ale zanim będę przyklejała jedno na drugie, muszę oczywiście tutaj jeszcze coś dodać. To nie jest absolutnie gotowe. Ponieważ w pracy używamy płótna, jednym z rodzajów płótna, jaki ja użyję, jest tak zwany resist canvas, czyli płótno z specjalnym nadrukiem, który nie przyjmuje koloru, tak to się chyba po polsku najbardziej tłumaczy. Chodzi mi głównie o to, że tam, gdzie jest zadrukowane białym kolorem, niestety ani tusz, ani farba raczej tego przykryć nie będą chciały, więc daje nam to fajne możliwości operowania różnymi kolorami. Troszeczkę zacznę tutaj układać pierwsze warstwy. Znowu, chciałabym, żeby w tle coś się działo. Resist Canvas jest jednym z tych produktów, które są dosyć dawno już na rynku, ale sprawdza się w zasadzie w prawie każdym stylu, bo może być doskonałym tłem, może być świetnym elementem dekoracyjnym. Można go wycinać w różne kształty, używając tych grubszych wykrojników. Można też po prostu ciąć albo drzeć, w zależności od tego, kto co lubi. Nigdy tak naprawdę nie wiadomo, ile mojego pierwotnego projektu będzie widoczne, w związku z tym warto używać niezbyt drogie i cenne dla nas elementy jako pierwsze warstwy, bo po prostu możemy czuć się nieco rozczarowani tym, że potem nie będzie ich widać. Zależy mi na dodaniu trójwymiarowych elementów także pod spodem mojego kółka, które będzie tutaj wyżej. I zaczęłam przygotowywać sobie takie papierowe ruloniki, które będą dodatkowymi elementami wystającymi spod spodu. Najprościej do tej pory wydaje mi się jest po prostu użyć narzędzia, na przykład ołówek albo rurkę i nawinąć papier. Zrobiłam sobie kilka fajnych ruloników i użyję je jako elementy trójwymiarowe w mojej spodniej warstwie. Mam też tutaj przygotowane elementy z MDF. Ja je teraz dodam w tych miejscach, gdzie myślę, że
przyjemnie byłoby zobaczyć jakieś mechaniczne elementy. Nie wygląda to pięknie, ale nie musi. Ma się trzymać i dlatego użyłam sporo żelu. Zanim zacznę dodawać elementy na górną warstwę, wysuszę to wszystko. Teraz, kiedy moje spodnie elementy są suche, mogę pomyśleć o zbudowaniu warstwy na wierzchu. Tak jak mówiłam, będę powtarzała niektóre elementy, na przykład będę dodawać kilka ruloników, ale też oczywiście pojawi się coś nowego. Teraz będę chciała pokombinować z różnymi elementami, tak aby fajnie wypełnić tą przestrzeń. Jednym z moich pomysłów było wykorzystanie jako głównego bohatera takiej postaci, którą można znaleźć w zestawach stworzonych przez Tima Holtza. No i w związku z tym widzę, że mam jeszcze dużo wolnego miejsca. Przymierzam teraz niektóre elementy, które sobie przygotowałam. Mam tutaj kwiatki, które należą do mojej kolekcji mechanikalców. Mam też takie ładne narożniki zrobione przez Midform i ja je tutaj zaplanowałam sobie z tyłu. Przymierzam sobie, gdzie mam wolne miejsce, sprawdzam, patrzę, jak to będzie wyglądało. Mając pierwsze elementy przyklejone, dużo łatwiej jest mi wkomponować mniejsze dodatki i nie będę się musiała tak bardzo zastanawiać, czy coś gdzieś pasuje. Po prostu widzę, czy mam miejsce, czy nie. Wybrałam sobie tutaj kilka elementów, które będę chciała dodać do mojego projektu, także spróbuję je poprzymierzać i zobaczę, co gdzie będzie pasowało. To, co naprawdę lubię w swoich pracach, to mieszanie stylów i elementów i uważam, że przy odpowiednim rozplanowaniu można dzięki temu osiągnąć naprawdę fantastyczne efekty. Nie trzeba planować aż tak dokładnie, jak niektórym się wydaje. Czasami po prostu wystarczy bawić się tym, co jest, przykładać i sprawdzać. Jeżeli chodzi o finalną kompozycję, trzeba pamiętać, że te kolory się zmienią, więc można użyć praktycznie wszystkiego, co mamy pod ręką, tak jak ja teraz. No i teraz podstawowa zasada przy tego typu zabawach. Trzeba to porządnie wysuszyć, zanim zaczniemy jakiekolwiek malowanie. Dlatego ja teraz przymierzę, czy aby na pewno dołożyłam wszystko, co chciałam i będę to suszyła na grzewnicu. Elementy są mniej więcej na miejscu i jedną właśnie z fajnych rzeczy, które w tym momencie się dzieją, to, że w zasadzie mogę zacząć już myśleć o kolorach. Nie wszystko tutaj jest tak, jakbym chciała. Nie zastanawiałam się nad tym wcześniej, bo nie potrzebowałam. Tak naprawdę wystarczy, że wezmę gesso, może to być białe gesso lub czarne gesso, w zależności od projektu. I tak troszkę przemaluję elementy, żeby było mi łatwiej później, czy to farbami, czy woskami, uzyskać kolor, o który mi chodzi. Także wybiorę sobie teraz pędzel, no i zwłaszcza chodzi mi o te metalowe elementy, które no, powinny być jednak bardziej neutralne, żeby łatwiej mi się z nimi pracowało. Nie zależy mi na przemalowaniu papierów, więc je ominę, jeśli dam radę. Tak samo podmalowuję też te elementy, które są na spodniej warstwie i które będą widoczne przy połączeniu obydwu części pracy. Teraz, zanim zaczniemy malować, trzeba to oczywiście wysuszyć. Gesso wysycha naprawdę szybko, w związku z tym nie trzeba nastawiać się na długie czekanie. Zanim zacznę dodawać kolory, chciałam jeszcze dołożyć odrobinę więcej tekstury. I mam tutaj przygotowane w tym celu moje ulubione mini art stones, czyli takie malutkie kamyczki, które przykleję tak, aby wypełniły mi się bardzo fajnie te niewielkie przestrzenie. Użyję po raz kolejny soft gelu. On jest doskonały do tego celu i bardzo łatwo jest po prostu nałożyć go pędzelkiem. Takie art stonesy to doskonałe rozwiązanie, kiedy nam czegoś w pracy brakuje albo kiedy chcemy ukryć niedoskonałości. Ja uwielbiam je dodawać w miejscach, gdzie chciałabym mieć nieco więcej detali albo tam, gdzie mam zbyt dużo żelu i niekoniecznie mi się to podoba. To, co mi się w nich podoba, to, że mogę położyć je na wierzch już na pomalowany wcześniej projekt. I ponieważ są białe i matowe, bardzo łatwo je przemalować razem z resztą pracy. Teraz bardzo ważny element, ponowne suszenie. Wszystko jest prawie suche, w zasadzie jestem gotowa do nakładania pierwszego koloru.
Ja użyję farb akrylowych. To są Liquid Acrylics, które są mocno skoncentrowanymi farbkami akrylowymi. Użyję dwóch odcieni zieleni. Jeden nazywa się Emerald, a drugi nazywa się Avocado Green. Obydwa są naprawdę mocne, więc biorę tylko trochę na paletę i będę nakładać je pędzlem i rozcieńczać wodą. Czyli po pierwszym malowaniu mój efekt wygląda mniej więcej tak. Ja ze swojej strony dołożę jeszcze odrobinę brązu. To jest po prostu wywar herbaciany i ja bardzo lubię dodawać go, gdyż to taki piękny, złocisty, vintage'owy brąz. Można teraz ocenić efekty naszych wysiłków. Jest to mocno niezorganizowane, ale nie szkodzi, bo na wierzchu będą jeszcze inne kolory, które uspokoją nam troszeczkę ten bałagan. Teraz musimy znowu wszystko wysuszyć. Umoczę jeszcze pędzel w moim esencji herbacianej i dotknę tam, gdzie nie udało mi się posprejować. Na przykład krawędzie mojej koronki. Jeszcze sprawdzę, nakładając na siebie obydwie warstwy, czy wszystko jest mniej więcej tak, jak sobie życzyłam. Mniej więcej, to najważniejsze. I wygląda dosyć fajnie. Wysuszymy i kontynuujemy. Fajnie byłoby teraz skleić obydwie części, tak żeby już można było naprawdę zobaczyć, gdzie co będzie się znajdowało. Ja tutaj mam pozostałości mojej bazy. Ja ją sobie tutaj przykleję i potem będę mogła na Heavy Body Gel przykleić wierzchnią część mojego projektu. Wszystko fajnie trzyma się razem. Możemy w takim razie zostawić to do wyschnięcia, albo jeżeli jesteście bardzo ostrożni, możemy zacząć malować ostateczną paletę kolorów. Ja planuję użyć do wykończenia pracy wosków. Mam tutaj jeden kolor, który już występuje w naszej pracy, White Gold, czyli ten przypominający białe złoto. No i dodałam już troszkę koloru Peacock, czyli takiego mocnego niebiesko-zielonego. I troszkę koloru Mint Sparkle, czyli takiego miętowego. One będą występowały w niektórych miejscach mojej pracy. Woski, tak jak wspominałam, są medium, które powinno być nakładane jako jedne z ostatnich lub wręcz ostatnie. Głównie dlatego, że bardzo jest ciężko po nich malować. Dlatego używam ich w momencie, kiedy już w zasadzie jestem na ostatnich etapach swojej pracy. One wysychają dosyć szybko i są po wyschnięciu permanentne. Nie musicie się obawiać, że niechcący zetrzecie je wodą, bo tak naprawdę to są, tak jak wosk do mebli, po zaschnięciu będą zostawiać taką dosyć dobrą ochronną warstwę. W związku z tym nie potrzebujecie żadnych specjalnych dodatków, żeby taką pracę zabezpieczyć. Postaram się użyć więcej koloru White Gold, żeby pokazać detale. Powoli zaczyna nam się zmieniać punkt ciężkości. Jest coraz mniej zieleni, a coraz więcej kolorów metalicznych. To jest właśnie to, o co mi chodziło. Jest to jedna z naprawdę najłatwiejszych technik wykończenia wielowarstwowej pracy. I trudno zrobić coś źle, bo tak naprawdę woski są tak wdzięczne w użyciu, że po nałożeniu ich na pracę wszystko zaczyna wyglądać naprawdę ciekawie. Pozostaje nam jeszcze wkomponowanie naszej postaci i ocenienie, czy to na pewno wszystko. Zastanawiałam się nad tym, co zrobić z tym gentlemanem, który no, bardzo ładnie się tutaj prezentuje, ale było tutaj troszkę nudno. Znalazłam plakietkę. To jest jedna z moich nowych plakietek. Na niej napisane jest Perfection is overrated. Ta plakietka doskonale się będzie prezentowała tutaj na tej części pracy. Niestety była strasznie brązowa, więc zaczęłam ją troszkę w ramach eksperymentu kolorować jednym z wosków. Tutaj brakuje jakichś detali. Na szczęście mam takie malutkie główki śrubek, które będę mogła tutaj przykleić. Ten gentleman jest fantastyczny, ale chciałam jednak dodać coś specjalnego.
naklejki z serii Vintage Photo Booth, które zrobiłam do projektu Art Daily. To jest zestaw samoprzylepnych zdjęć w formacie legitymacyjnym i troszeczkę większym. Pani tutaj będzie naszym nowym charakterem i razem w połączeniu z plakietką uważam, że będzie to wyglądało po prostu fantastycznie, może troszeczkę nieszablonowo. No i właśnie o to chodzi, żeby się dobrze bawić, bo to przecież robi się wszystko dla przyjemności. No i teraz mogę przyczepić brakujący napis. Pozostaje mi teraz ostatni akcent przy użyciu Heavy Body Gelu. Śrubki wewnątrz kwiatów naprawdę dodają sporo uroku. Teraz wszystko musi wyschnąć. Zajmie to dłuższą chwilę. Tak wygląda skończona praca. Jak widać w kolażu jest bardzo wiele warstw. Wszystko trzyma się dobrze, tak jak obiecałam. Jeżeli podobało Wam się tworzenie w takim stylu, obserwowanie jak można mediować w trójwymiarze, to chciałabym zaprosić na stronę www.finawar.com. To miejsce, w którym ja i moje utalentowane członkini design teamu przygotowujemy dla Was regularnie tutoriale, w których można zobaczyć wykorzystanie mediów i elementów z moich kolekcji. Część dziewczyn z mojego design teamu jest również uczestniczkami tego YouTube Hopa i mam nadzieję, że spodobają Wam się ich projekty. Jeżeli chcielibyście znaleźć nas w social mediach, to najlepiej poszukać nas na Facebooku. Mamy tam zarówno grupę Finawar & Friends Open Studio, jak również moją własną stronę artystyczną Finawar, gdzie widać wszystkie projekty. Oczywiście mamy również konto na Instagramie i tak naprawdę to chyba najlepsze miejsce, żeby być na bieżąco z najpiękniejszymi projektami w tym stylu, który jest mi tak bardzo bliski. Zapraszamy!